Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 2 kwietnia o 19:30 rozpocznie się kolejne, 10. Misterium Męki Pańskiej. W tym roku pod wspaniałą nazwą, pod wspaniałym tytułem Oto Matka Twoja. Dla mnie to misterium, ten czas, który Pan Bóg przygotował dla nas, jest swoistym czasem rekolekcji wielkopostnych. Jest takim czasem, gdzie mogę doświadczać podczas każdej próby, podczas każdego spotkania z tym drugim człowiekiem właśnie tej obecności naszej Matki. Matki Bożej, która w przepiękny sposób aranżuje to wszystko, która w przepiękny sposób pokazuje nam, że jest właśnie naszą matką, że jest naszą orędowniczką, że jest współodkupicielką. Już rok temu, podczas ubiegłorocznego Misterium Męki Pańskiej, Kruszwickiego Misterium, poczułam takie pragnienie w sercu, tak pomyślałam sobie, jak to pięknie byłoby móc może kiedyś uczestniczyć, dołożyć taką okruszynkę chleba do tego cudownego dzieła, jakim jest właśnie Misterium Męki Pańskiej. To jest niesamowite, jak Matka Boża, jaki ma plan na nasze życie, bo myślałam sobie, że będę tylko śpiewać dla Maryi i o Maryi, a tu okazuje się, że dzwoni do mnie pan reżyser, czyli Paweł Lewartowski, z zapytaniem i propozycją, czy chciałabym w tym roku zagrać jedną z głównych ról. To jest takie naprawdę niesamowite, jak Matka Boża się o nas troszczy każdego dnia. Ja tego doświadczam. Doświadczam tego, tej opieki również jej Syna, Jezusa Chrystusa. I już teraz wiem, że po prostu warto iść za tym. Oczywiście zgodziłam się, odpowiedziałam tak. Jestem tutaj, doświadczam każdego dnia takiej Bożej obecności, ale też opieki naszej niebieskiej Mamy. Więc jeśli Ty chciałbyś doświadczyć tej Bożej obecności, opieki i pójść również z nami, tymi śladami Jezusa i Maryi, to zapraszam Ciebie już teraz. 2 kwietnia, Amfiteatr w Kruszwicy, godzina 19:30.